No i witajcie, odcinek trzeci, nagrywany na wyjazd. Robiony oczywiście od razu po drugim. Nie będę nic więcej mówił, lecimy na Yoshina. Próbujemy go pokonać. Zobaczymy, czy się uda. Jeśli nie, to ten odcinek nie ujrzy światła dziennego. Jeśli się uda, to ujrzy. Chociaż już widzę, że początek bitwy tak wspaniały, że prawdopodobnie muszę uciekać z niej. Posążek, dobra, szybciej. No dobra. Zginęłem głupiej niż myślałem. Tak. Dobra. Więc jeszcze raz, na spokojnie. Najpierw jest Genichiro. Na niego jest metoda, żeby po prostu zmuszać go do skakania w moim stronę. Dobra. No pomijam scenkę. No chodź. Genichiro, chodź. No chodź, Genichiro, chodź, kici, no chodź. Pokaż pięknie, jak się skacze. No i właśnie, o tym mówimy. Grzeczny Genichiro. Ładny chłopczyk, grzeczny chłopczyk. Tak pięknie skacze, tak? Chyba będę się trzymał po prostu strict tych reguł. Nie będę nic po swojemu robił. Okej, będzie skok i jest, dziabcia. Jest skok i jest dziab. No dalej, skacz Genichiro. No i dalej. Muszę przyznać, że spodziewałem się, że nikt nie znajdzie aż takiego łatwego sposobu na walkę z tym wszystkim. A tu proszę. Sposób, jak pokonać ponad najpotężniejszego bossa z całej gry. Dobra, jednego z... W sumie na tym, o tym, że jest najtrudniejszy, to słyszę i o demonie, i o... teraz o tym już nie. Bo wzbraniałem się z ostatecznym bossem. Co to jest? Słyszałem tylko, że jest wyzwaniem sporym. Dobra. Ale niezła klamra kompozycyjna, powiem szczerze. Mnie się podoba wykonanie. Jak nic, wielki plus ode mnie. Tylko te kamienie trochę przeszkadzają. No, chodź. Genichiro, skaczemy, a nie jakieś... Bawisz się w używanie miecza, którego nawet nie rozumiesz. Tak. No dalej, skacz. Skaczemy. Hop. No hyc, zrób hyc. Pokaż, jak się chyca. No pokaż, Genichiro, proszę. To chyba będzie najdziwniejszy... Najdziwniejszy odcinek ze wszystkich. Mówiąc szczerze, po prostu chcę już ukończyć Sekiro. Chcę mieć kolejną grę na liście tych, które już są ukończone. W szczególności, że prowadzę już... Sam sobie serię prowadzę już prawie rok. Chyba drugi sezon, bo pierwszy to się poddałem. Ale wiadomo, o co chodzi. Dobra. Postura już się nie odnawia, albo odnawia się bardzo powoli, więc jest dobrze. A, czyli mam niebie, co po prostu się naskakać. Dobra. Ktoś mówi, że to nie będzie moje ostatnie spotkanie z Genichiro, więc warto wiedzieć, że po prostu od niego się odchodzi, nie odbiega. I od razu częściej chce skakać. Z radości po prostu. Dzięki, Genichiro. Szczerze, pomogłeś nieźle tym swoim ruchem. No niestety. Już nie jest perfekto. Ale pastylki nie są problemem, póki jeszcze je mam. A, odbiłem jego atak. Nieźle. No chodź, Genichiro, skacz.
No nie, no to już była hamowa. Idealnie zostało mi tyle życia, żeby... No właśnie. Dobra, niestety. Trafił mnie. Ale to nie problem. Mam 9 tykw. Dwie pastylki. Czyli Ishin chciał wszystkiego tego co ja, ale jakimś cudem Genichiro zmusił go do tego, żeby... Nie wiem, wypełnił jego wolę czy coś. Dobra. Aha, jak idzie w moją stronę, mam iść do niego. On robi swój atak. Jeden z łatwiejszych do uniknięcia. No nie. Trafił mnie. Oczywiście... Mniejsza dawka środków leczniczych na późniejsze etapy nie jest niczym takim strasznie złym, ale... Tutaj to muszę pamiętać, że muszę być już ostrożniejszy. No, to już było chamskie. Dobra. Mówiłem, ja coś czuję, że po prostu z Genichiro będziemy się widywać dosyć często. Mówiłem przez tego Ishina. Chyba co ja mam kłamać? Wiem, jakie są następne Ishiny. Czyli następne fazy i... Tamto nie mam się czego bać, powiem szczerze. Przyznam, że zauważyłbym tego sama raczej nie zauważył, ale... Bardzo proste. Następne są bardzo proste, ta już niekoniecznie. Czyli szczerze, największe wyzwanie dali prawie na sam początek. A, jeszcze mam pozwolić zrobić cały combo. Dobra. Ishin, święty miecz. Ciekawe, czemu święty miecz. Bo ja rozumiem wszystko. Na ile da się to zrozumieć, ale tytuł Święty Miecz? Chyba nigdzie nie wyjaśnili, dlaczego taki tytuł tutaj dostaje. Chociaż można to określić też jako... Mędrzec Miecza, czy coś takiego. Ale uznawany za jednego z najpotężniejszych, no wiecie, najlepszych szermierzy po prostu, więc... Sword Saint to jest może dobre określenie, tylko... Trochę niefortunnie przetłumaczone. Dobra, czyli trochę szybciej trzeba. Jak robi ten atak, to już po prostu mam gwarantowane, że mi się uda. Niestety, trafił mnie. Trzecia faza może być przez to problematyczna, chociaż może uda mi się zrobić to, co jest potrzebne, żeby trzecią fazę przejść w całkowicie inny sposób niż to polecili na jełopa, jak ja to nazywam. Chociaż w sumie czemu jełopa, to ja nie wiem. Może dlatego, że nawet ja zrozumiałem, o co tam chodzi. A ja jestem jednak jełop, jeśli chodzi o Sekiro. Dobra. Mniejsza to. Postura. Odświeżyć, tak. Dobra. Pastylek już nie ma, no jasne. Niestety. Jestem strasznie nieostrożny. Zapomniałem, że mam tu przyjść już jak on skończy cały combo. Dobra. Ale ciekawe. Coś takiego Genichiro by nie zrobił, zmusiło to Ishina do w sumie działania wbrew sobie. Jeśli dobrze rozumiem. Chociaż dobra, już widać. Trzecia faza będzie musiała być zrobiona w kreatywny sposób, jeśli teraz to miałoby być zwycięskie podejście. Ty.
okej, okay, ale jestem coraz bliższy podejścia do drugiej fazy. No, w sumie nazywanej przeze mnie jedną z łatwiejszych, ale trzecia może być nawet ciekawsza. I znowu ten sam błąd. Na szczęście, kiedy będę już pierwszą fazę i się nakończył, to dostanę trochę życia z powrotem. No, daje się łapać ciągle na ten sam błąd. I cóż, no niestety. Nie tym razem. Nie tym razem. I will restore Ashina to glory. Coś mi mówi, że to wszystko nie będzie tym, co pozwoli mi wygrać. Że jakoś tak, jakby czegoś mi dalej brakowało. No, nie. Już czuję, że nie. I wiecie, nawet chyba wiem czego. Jeśli miałbym cierpliwość i czas, teraz bym mógł zająć się nawet zbieraniem łusek. Jeśli was zastanawia, czemu akurat łusek, to jest prosta. Maska. Wiem, jak ona działa. Więc ja tu będę po prostu udawał. Jeśli bym nazbierał łuski i miał maskę, mógłbym naekspić dużo poziomów. I 5 punktów umiejętności to jest jeden poziom siły ataku, więc... To byłoby chyba najłatwiejsze rozwiązanie mojego problemu, ale... Wiecie, nie ma co się zastanawiać nad tym, dopóki jeszcze nawet nie wiem, czy sobie poradzę z Genshiro tym razem. Genshiro nie jest trudny. Tylko jestem za bardzo rozproszony. Faktem, że to w sumie już trzeci odcinek, który nagrywam. Po części tym, że jest, to już jest... To już ten moment. Naprawdę mi się udało. No i cóż, nawet nie wiem, co więcej o tym mówić. Poza tym, że znowu nie mam pastylek. A jestem ranny na Genshinu. No i oczywiście, to miałby takie piękne, fajne, działające normalnie, spokojnie. I on mnie po prostu bije za to, że ja używam ten atak i nie można tego uniknąć. Super, jeszcze w trawie stał z łukiem. Nie, wiecie co, nie. Nie zrobię tego. Ja po prostu nie jestem w stanie. I to nie mówię o tym, że to jest trudne, tylko jakoś tak... Muszę być po prostu... Nawet nie wiem, czy dla mnie właśnie lepszym rozwiązaniem nie byłoby zwykłe starcie z Genshiro. Może tak, może nie. Się zobaczy. Na razie próbuję z tym, co mam, po prostu go pokonać.
też szanse na to są po prostu nikłe, wiecie. Zresztą to widać po tym, jak już nawet na początku zepsułem, ale... Dobra. Mamy iść. Teraz tylko muszę być dużo spokojniejszy podczas starcia z nim. I nie dawać się nabrać na jego... na to, żeby podczas jego komba po prostu atakować. Dobra, tutaj można od razu, bo jest jeden cios. I to będzie raz, dwa, trzy i teraz. Aha, czyli jak już robi trzeci atak, to wtedy trzeba chyba już pomału się zbliżać. Okej. I czy może jeszcze co on mi robi? No nie, 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 nie. Czy wy to widzicie? Nie. Chyba to nie jest dobry pomysł. Dobra, tym razem Genichiro normalnie atakujemy. Potem próbujemy z Ishinem na ten sposób. Do pewnego momentu potem go po prostu parujemy. Chyba podchodzenie do tego po prostu na zasadzie, byleby tylko to zrobić, to jest dobry pomysł. Aha, czy jak on wyskoczy, to mogę podchodzić. Nie przyjmować się tym. Tylko ten łuk. Powiem szczerze, że mam... Właśnie łuk mnie najbardziej chyba wkurza w starciu z nim. Jak strzel tak sobie, to okej, ale jak ja idę w... po prostu i nagle on z tego łuku, nie stąd ni zowąd strzel, to... jest naprawdę wkurzające. Znowu biegam, ale zapominam, że przy Genichiru się chodzi, a nie biegam. Biegać tutaj muszę na starciu z Ishinem. Ale nie jest źle. Damy radę. Ja po prostu wierzę w to, że w końcu już... Dla mnie to będzie w sumie... Nie wiem, kiedy wy będziecie to widzieć, ale dla mnie to będzie w czwartek przedświąteczny. Czytajcie, 19 grudnia. Będę mógł się pochwalić tym, że ukończyłem Sekiro. Raczej nie będę pisał tego ani na twarzy książce, ani nigdzie. Po prostu zostawię was w niepewności, czy udało mi się w końcu, czy nie. Trzymając się sztywno regulaminu i po prostu nie wypatrując żadnych innych okazji, jest dużo łatwiej, tylko jak już się zbliża, to trzeba biec. Tyle wiem. Dobra. No skacz, skacz, skacz. Kidzi, kidzi. Genichiro, no już, skaczemy. No nie, nie chciałem skoczyć mu na miecz. Bo to w ogóle mi nie jest potrzebne, chcę mu życie zbić po prostu. Na miecz tylko postura rusza, więc nie mógł teraz zająć się już posturą, ale po co? Po co sobie komplikować życie? Ciekawe tylko, co jest skór podczas tej bitwy. No do widzenia, wezmę jedną pastylkę. No dobra. Skok, dobra, czyli teraz ja. Po raz kolejny. O,
Dobra, idealnie skoczyłem. Normalnie idealnie. No dalej, skacz teraz w moją stronę. Kenjiro po prostu wie, że nie ma szans, chce tylko utrudnić mi życie. Ja powiem szczerze, jak tak w początku widziałem Genichiro i myślałem, jest to ma być ta ostateczna bitwa. Bo po prostu, owszem, bije więcej, jak to jest oczywiste, że jest dużo późniejszym bossem niż wcześniej. No ale popatrzcie sobie szczerze na niego, no to nie jest wyzwanie tak naprawdę. Gdyby nie późniejszy Ishin, to ja bym z nim normalnie walczył i bym wygrywał prawdopodobnie za każdym razem. No czemu mi na tym nie stanęłeś, Sekiro, na tego miecza? Teraz to miałeś stanąć akurat. No, wy to widzicie! Naprawdę, ja nie wiem, co jest dzisiaj nie tak. Dobra, może nie tyle, co dzisiaj, co w tym odcinku. Po prostu tyle błędów, ile tutaj robię, to... Zresztą to już wolę przyspieszyć, bo i tak wiedziałem, że po prostu to nic nie zmieni, okej? Okay. Mamy Ishina, połowę wskrzeszenia. I teraz już muszę naprawdę być ostrożny. Ja myślę, tylko znał zasięg do końca swojego miecza. Przyznał zasięg, mam na myśli, umiał go dobrze wykorzystać. O Jezu, nie, tylko ten atak. Jest pada pasy do odbicia i w ogóle, ale... Nie no, tu żadnego zasięgu nie ma ten gigany atak z wybiegu. Nie, ja nie umiem walczyć z Ishinem chyba. No i to ja rozumiem. Nie wierzę. Muszę wziąć ostatnią pastylkę. Nie wierzę w to, że po prostu nie trafiłem dźgnięciem. Musiałem zwykłym dziabnięciem to zrobić. Dobra, super. Dobra. Nawet nie wiem, co mam mówić, poza tym, że już... Ekscytacja ponad 9000. Aha, dobra, wiecie co, może na to kombo, po prostu nie będę wbiegł. I tak już, nie trafił dwa razy nim. O, no, lepszego ataku tu nie możesz robić, po prostu dla mnie. Chociaż jakiego by nie robił, to i tak jest fajnie. Gdyby to nie było to kombo, w które ciągle wpadam. Dziękuję ci, Ishin. Widzę, że po prostu już chcesz przegrać, robiąc te ataki. Tak, dobrze. To grzeczny Ishin. Nie wierzę, spóźniłem się. To już było chamskie. Chociaż wszystko dla mnie jest chamskie dzisiaj. Dobra. Mogę wziąć cukierki antyobrażeniowe. Może byłoby łatwiej.
Tak, będą problemy patrząc na to. Czemu używam tykwy w ten sposób? Ktoś mi powie? Chyba nieważne. Jak nic będzie problem z trzecią fazą walki właśnie. Już prawie jak równy z równym mogę stawać z czymś innym. Oczywiście nie chcę tego robić, ale mogę. No cóż. No hej, Ishin, no dawaj. Dawaj, szykuj ataka. Atakuj, Ishin. No nie, znowu taką, to combo. Czemu ja się ciągle na to nabieram? Ktoś mi powie? Dobra, już nie mogę więcej tykwy używać. Jeśli użyję, to będą problemy. No nie. Czemu ja zawsze, kiedy tylko widzę te ataki, to od razu już chcę... O, i czy młodzi, super. Nie, te ataki zawsze będą mnie chyba trafiały. Oczywiście trafił mnie wszystkim. Dobra, ja się nawet nie będę chyba przejmował tykwą czy trzecią fazą bitwy. Ja muszę się skupić na tym, żeby przeżyć pierwszą, dobra, drugą fazę. W sumie pierwszą i silną, ale rozumiecie, no, drugą ogólnie. Tak, 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 dzięki, Ishin, dzięki. Może o tym nie wiesz, ale mi pomogło ci to znacznie. I to mocno. Robiąc tamten konkretny ruch. Zbliżamy się do fazy trzeciej bitwy. Drugiej Ishina. Dobra, nie. Bo znowu się tam nabrać na ten sam ruch. Dobra. Nie. Koniec. Nie udało się. Mam 27 minut. W takim wypadku oto koniec odcinka. Ja lecę z... No nie wiem, co zrobić. Ale następny odcinek już na pewno będzie przygotowaniem albo do walki. Czytajcie jakieś tam proste pojedyncze przygotowania na zasadzie właśnie zbieranie łusek czy coś. Albo walką. Ale tylko zobaczycie następny odcinek z walki, jeśli już naprawdę go pokonam. Więc trzymajcie się. Hej!